Przy okazji ostatniego filmu wspominałam Wam o tym, że w moim projekcie Denko znalazło się kilka bubli. Zebrałam więc dodatkowo buble kosmetyczne z moich zasobów i stwierdziłam, że nagram Wam taki filmik, gdyż naprawdę wiele kosmetyków mi się nie sprawdziło. Myślę, że taki filmik może być dla Was przydatny, może przestrzegę Was przed czymś, żeby czegoś nie kupować. Także zaczynajmy. Jeżeli chodzi o produkty do ciała, pierwszym kosmetykiem, który mi się nie sprawdził, jest to żel pod prysznic z Balei. Była to edycja limitowana, produkowana na 2 miliony fanów firmy Balea. I powiem Wam, że wszystko byłoby ok, gdyż żel jest taki jak każdy inny, po prostu ma inny zapach. Lecz nie doczytałam i jest to zapach wiśni i migdałów. I powiem Wam, że bardzo nie pasuje mi ten zapach. Jest zbyt cukierkowy, zbyt mocny i powiem Wam, że chciałam jak najszybciej go zużyć. Także on już jest zużyty i trafi do projektu Denko. Ale tak Was ostrzegam, że jeżeli nie lubicie bardzo słodkich zapachów, myślę, że to nie jest produkt dla Was i nie mam pojęcia właśnie, czy jeszcze jest w DM-ie, dlatego stwierdziłam, że do bubli także go załączę, gdyż może jeszcze jest okazja go kupić. Także lepiej powąchajcie zanim kupicie, bo u mnie się nie sprawdził. Dobra, kolejną rzeczą jest woda brzozowa z Isany. I tak, to może nie byłby bubel, bo nie stosowałam go regularnie, czyli nie powiem Wam, czy daje efekty, czy nie, bo u mnie ja takowych nie zauważyłam, no ale mówię, nie stosowałam go tak, jak powinnam. Ale wiecie, dlaczego mam go w bublach? Dlatego, że ostatnio właśnie oglądałam jakiś program, już nie pamiętam dokładnie, o czym był, ale dowiedziałam się z tego programu, że woda brzozowa wcale nie jest zdrowa na włosy. Jeżeli chcemy naprawdę włosy doprowadzić do lepszej kondycji i stosować coś z brzozy, to o wiele lepszym wyjściem jest sok brzozowy i wtedy też właśnie tak samo jak wodę brzozową wcierać w skalp bądź płukać całą długość włosów i wtedy sprawdza się ok. A jako, że to jest woda brzozowa, to nie jest to dobry kosmetyk, dlatego że posiada on już na drugim miejscu, od razu po wodzie, w składzie alkohol. A no jak wiadomo, alkohol wcale dobrze nie będzie służył naszym włosom. Także też starałam się jak najszybciej go zużyć. I niestety ląduje on w bublach. Także tego produktu nie polecam. Trzecią rzeczą jest balsam z Dove. Jest to balsam brązujący. Powiem Wam, że moja przeszłość, jeżeli chodzi o balsamy brązujące, jest naprawdę, naprawdę głęboka i przeszłam już przez wiele różnych brązujących balsamów. Niestety każde powodowały to, że mimo starań, mimo naprawdę długiego, żmudnego wcierania tych balsamów w swoje ciało, zazwyczaj budząc się następnego dnia rano, miałam pełno zacieków, pełno plam porobionych, na nadgarstkach bardzo nieładnie to wyglądało. Kiedy posmarowałam ręce, mimo że delikatną ilością, zawsze powstawały mi zacieki między palcami. No i tak przechodziłam przez różne balsamy, przechodziłam także przez, pamiętam, miałam balsam z kolastyny chyba i też to samo robił, też miałam zacieki i trafiłam na recenzję balsamu Dove, o którym bardzo dużo dziewczyn mówiło, że nie tworzy zacieków, jest bardzo delikatny, ma bardzo ładny zapach, także to jeszcze sprawdźmy, bo już dawno go nie używałam. No zapach ma bardzo fajny, przyjemny, lecz oczywiście na drugi dzień wiadomo, staje się on typowo jak brązujący kosmetyk, także już na drugi dzień nie jest zbyt przyjemnie. No i oczywiście wcierałam jak każdy inny poprzedni balsam, starałam się nie przesadzić z ilością, wmasowywałam dopóki balsam się nie wchłonął, a niestety mimo wszystko stworzył u mnie zacieki i był jak każdy inny poprzedni, także zużyty jest może dotąd, już bardzo długo go nie używałam, powiem Wam, że no, daty przydatności tu nie ma, jest tylko kod przydatności chyba. Także musiałam sprawdzić w internecie, czy on przypadkiem mi się nie przeterminował, ale mówię, no raczej do niego nie wrócę, mam już zamiennik. Zamiennikiem jest balsam brązujący z Saint-Tropez. O, nie Saint-Tropez. Saint-Maurice. Tak,
Także jeżeli chodzi o balsam brązujący z St. Maurice, mam go w piance, akurat go nie przyniosłam, ale Wam powiem. Mam go w piance, postaram się podać Wam linka pod spodem i to już jest bardzo, bardzo dobry balsam brązujący. Tylko musicie uważać, bo on ma różne stopnie koloryzacji. Jest do jasnej karnacji, jest do średniej karnacji i do ciemnej karnacji. Wiele osób wybiera do ciemnej karnacji, żeby mieć szybszą opaleniznę, ale uważajcie, bo pianka ta do ciemnej karnacji naprawdę daje mocny efekt ciemnej opalenizny. Także ja zaopatrzyłam się w wersję medium i jest idealna, także szybko uzyskuje się opaleniznę. Wiadomo, na drugi dzień zapach jest nieunikniony, ale nie tworzy zacieków. Smarowałam się tą pianką tak jak każdą inną poprzednią, z tym, że od jakiegoś czasu, też Wam tego nie powiedziałam, od jakiegoś czasu przy tych wszystkich balsamach używałam rękawicy do smarowywania samoopalacza i rękawicę tą zakupiłam w Primarku. One są cały czas, możecie sobie kupić, są dostępne, a jeżeli nie, są na Allegro takie rękawice, na innych pewnie różnych stronkach. Nie są aż tak drogie, a naprawdę, naprawdę bardzo pomagają przy rozsmarowywaniu samoopalacza. A poza tym zawsze na koniec, kiedy posmarujecie już całe ciało i chcecie, wiadomo, nie chcecie zostawić białych rąk, wtedy po prostu nie nabierajcie już dodatkowej ilości samoopalacza, tylko tą resztką, którą macie, nasmarujcie sobie jedną rękę delikatnie, przełóżcie rękawice, posmarujcie drugą rękę, nadgarstki i to będzie gwarantowało Wam naprawdę ładniejszą opaleniznę i mniejszą ilość zacieków. Także piankę samoopalającą z St. Maurice bardzo Wam polecam. Polecam, a tego balsamu z Dove niestety nie. Kolejną rzeczą, kolejnym kosmetykiem jest to krem z filtrem do twarzy firmy Ziaja. I jest to krem z ochroną bardzo wysoką, czyli 50 SPF 50. I jest to podobno matujący krem do twarzy, do skóry tłustej i mieszanej, skłonnej do trądziku. Czyli wydawałoby się, że produkt idealny. I ja także tak myślałam, stwierdziłam, że może nie muszę inwestować bardzo dużych pieniędzy w produkt, który ochroni moją cerę przed słońcem. Ale no, niestety się nie sprawdził i już Wam mówię dlaczego. Tylko spojrzę jeszcze tutaj, co jest z tyłu napisane. O, jest oczywiście, że zapobiega podrażnieniom słonecznym, chroni naskórkowe zmiany barwnikowe, znamiona i pieprzyki, czyli jeżeli macie jakieś większe pieprzyki, ja mam akurat dużą ilość pieprzyków, jeden szczególnie mam na plecach i wiem, że powinnam go chronić. I tak. Pozostawia na skórze niewidoczną warstwę matującą i skutecznie absorbuje nadmiar sebum. I jest krem nanieść na skórę twarzy, szyi i dekoltu, delikatnie wklepać, stosować na dzień dla osób w każdym wieku. Okej, wszystko by było fajnie, wszystko jest super opisane, nawet starałam się go zużyć i używałam już dotąd go nie mam. Tylko jest jeden bardzo wielki minus. A mianowicie w składzie jest niestety alkohol. O, tutaj nawet na tubce nie ma składu, widocznie był na opakowaniu, ale w składzie jest alkohol, który bardzo, bardzo podrażnia oczy. Wiecie co, już nawet próbowałam smarować nim tylko twarz, nie najeżdżać w ogóle na okolice oczu, czyli gdzieś tutaj już kończyłam nakładanie kremu na oczy, na powieki w ogóle nie najeżdżałam, a mimo wszystko moje oczy reagowały bardzo, bardzo źle i czułam naprawdę, jakby nie wiem, jakby ten alkohol parował w stronę moich oczu. I nieprzyjemnie używa się tego kosmetyku, bieli twarz w moim przypadku, matuje, tak to prawda, ale niestety tu czuć, że jest to tłusty kosmetyk, nie polecałabym go dla skóry trądzikowej niestety. No i mówię, ten alkohol jest bardzo, bardzo drażniący, więc jeżeli macie jakiekolwiek problemy z używaniem kosmetyków z alkoholem w okolicy oczu, nie ryzykujcie naprawdę z tym kosmetykiem, bo mimo, że to był niedrogi koszt, bo z tego co pamiętam, to nie wiem, czy to ten koszt w ogóle przekraczał 10 zł, to ja Wam bym naprawdę nie polecała nawet ryzykować za taką cenę. Następnie mam tu podkład. Podkład Stay Matte. Też na pewno bardzo znany. Tak mi się wydaje przynajmniej. Zakupiłam go kiedyś na promocji w Rossmanie tej minus 49%. Myślałam, że
o fajnie, będę miała drugi podkład, taki bardziej kryjący, bardziej matujący, coś w podobie do Revlon Colorstay. Jednak się przeliczyłam, jest to podkład matujący o konsystencji delikatnego kremu podobno. Pozostawia skórę matową na długo, lekka formuła bez efektu maski. No i tutaj producent nas zapewnia, że nie będziemy mieć efektu maski. A niestety przy tym produkcie efekt maski jest ogromny, bardzo mocno matuje twarz, bardzo mocno według mnie też ją przesusza, no i bardzo łatwo można z nim przesadzić. Wiecie co, ja naprawdę brałam małą ilość. Już nawet powiem Wam, że jedyne co ratuje, żeby ten podkład jakkolwiek stosować i żeby jakkolwiek dobrze wyglądał na twarzy, to używanie go z gąbeczką typu Beauty Blender, bo nawet nie ma szans, żeby ładnie wyglądał przy wtarciu go w twarz albo palcami, bądź pędzlem. Naprawdę tworzy smugi, bardzo widać go na twarzy, podkreśla wszelkie suche skórki, wszelkie zaskórniki, wągry, nieładnie wygląda, wchodzi w zmarszczki, w załamania twarzy i nie polecałabym go nikomu, chyba że chcecie mieć efekt maski. No, ale serio, nie, bez sensu jest i nie zakupię go na pewno ponownie. Myślę, że zużyłam go jakąś może 1/6 na jakieś 3-4 aplikacje maksymalnie. I na razie nie mam ochoty go używać wcale, leży i pewnie znając życie też się przeterminuje, bo nie znajdzie u mnie zastosowania. Dobra, dalej. Tu już mam bardzo rozsławiony kosmetyk, który na pewno wiele z Was używa i ja też bardzo długo go używałam, tylko wiecie co, zauważyłam po jakimś czasie, malując się bardziej przy oknie, bardziej przy świetle, przy mocniejszym świetle, coś, o czym Wam zaraz powiem. No ale dobra, od początku. Jest to Highlights, czyli podróbka High Beams Benefitu i jest to z firmy Technic. Posiada pędzelek, tak samo jak High Beams z Benefitu, także tutaj nie ma żadnej różnicy. Powiem Wam, że jeżeli chodzi o to, jak prezentuje się ten rozświetlacz, to też według mnie prezentuje się bardzo fajnie, już Wam pokazuję. Jest bardzo perłowy, podobno bardziej niż High Beam, nie wiem czy nie miałam High Beamu i mam nadzieję, że będzie widać po świecie. Tak, także prezentuje się według mnie bardzo ładnie, tylko jest pewien problem. Właśnie przy tym malowaniu przy mocniejszym świetle zauważyłam, że nakładając go na sam koniec, tak jak zawsze nakładam rozświetlacz na sam koniec całego makijażu, po prostu już wtedy podkreślam kości policzkowe, kąciki oczu, łuk brwiowy i łuk kupidyna, byłoby wszystko ok, gdyby nie to, że zauważyłam, iż nakładając go już na kości policzkowe, ścierał mój podkład i wszystko, co nałożyłam pod spodem. Także no nie fajnie, wychodzi na to, że mogę go stosować jedynie wtedy, kiedy w ogóle nie nakładam podkładu, a niestety takich dni nie ma, bo jeżeli nakładam makijaż, no to już nakładam cały makijaż, nie rezygnuję z podkładu. Jeżeli już, to nakładam jakiś krem BB bądź inny lżejszy podkład koloryzujący, ale no niestety zawsze coś na tą twarz się nakłada, tak? A tutaj, no mówię Wam, bo nałożyłam, przejechałam tutaj ładnie i to wtedy nakładałam go palcami chyba. Wklepywałam go ładnie, starałam się ładnie, żeby wyglądał, żeby nie miał żadnych ostrych zakończeń, żeby wszystko fajnie wyglądało. I nagle patrzę, zjechał mi się podkład naokoło. Także od tamtej pory przestałam go używać, zmieniłam rozświetlacz na rozświetlacz z Vibo, Diamond coś tam. Wiecie, o którym mi chodzi, bo nawet w którymś z ostatnich filmików, chyba w ulubieńcach, polecałam go, także zajrzyjcie sobie tam, zobaczycie, który to był. I tamten naprawdę spisuje się fajnie, nic nie ściera, gdyż no wiadomo, jest już w kamieniu, jest suchy, także tego nie polecam, chyba że nie stosujecie podkładu, wtedy tak, bo jest naprawdę, naprawdę ok i bardzo ładną poświatę, taflę poświaty daje. Tylko no nie wtedy, kiedy używa się podkład, puder, jeszcze może korektor pod oczy, to niestety on się nie sprawdzi. Dalej mam pomadkę. Pomadka Wet n Wild.
I jest to pomadka ochronna o zapachu arbuzowym. Zapach arbuzowy jest naprawdę... Pomadka jest przeogromna. Przeogromna. Zakupiłam ją u nas w Actionie. Jest to sklep typowo holenderski, z tego co się nie mylę. Tam mówią na niego Action, u nas z tego co słyszałam mówią Action. I jest tam też wszystko i nic, ale znajdziemy tam też bardzo fajne rzeczy do urządzania wnętrz, ale także kosmetyki, jedzeniowe sprawy, ubraniowe. Także zajrzałam tam właśnie w dział kosmetyczny i bardzo spodobało mi się to, że jest to zapach arbuzowy. Mówię, o fajnie, jeszcze ma SPF 15. No i jest to numerek E282C Watermelon, po prostu. Także skusiłam się i powiem Wam, że na początku wydawało mi się, że jest fajny, tylko że stwierdziłam, a dobra, nie widziałam o nim żadnych recenzji, coś tam poczytam. I tak znalazłam kilka opinii, jednak nie pamiętam, czy to były w ogóle polskie opinie, chyba raczej nie. I dużo osób pisało o tym, że po czasie jego smak staje się bardzo nieznośny i bardzo, bardzo przeszkadza właśnie w użytkowaniu tej pomadki. I powiem Wam, że na początku myślałam, że o, jest wszystko super fajnie, arbuzowy smak, arbuzowy zapach, super, jeszcze SPF 15 chroni, fajnie, no ale niestety po kilku użyciach zaczęłam zwracać uwagę na to, że ten smak arbuzowy bardzo szybko zmienia się w smak bardzo niedobry, bardzo chemicznego kosmetyku, takich starych szminek, jakie kiedyś były za czasów naszych mam. I no niestety też odłożyłam w kąt i nie używam, także dla mnie to jest bubel. Kolejna rzecz. Jest to eyeliner żelowy, już wybrakowane opakowanie. Eyeliner żelowy z Essence. Kiedy miałam czasy, że bardzo chciałam malować kreski na oczach, bo stwierdziłam, że bardzo fajnie to wygląda, chciałam nabrać wprawy w tym, i jednak te w pędzelkach, w kałamarzu już mi się znudziły eyelinery, stwierdziłam, że kupię sobie eyeliner w żelu. Okej, kupiłam sobie z Essence, no już Wam środka nie będę pokazywać, bo już jest zaschnięty, już wylądował w projekcie Denko, ale tak czy siak muszę o nim wspomnieć. Jest to w ogóle kolor 01 Midnight in Paris. Jest to typowa czerń i tak, bardzo szybko wysechł. Jego żelawa konsystencja była naprawdę przez bardzo, bardzo krótki czas. Łamał się na powiekach, ciężko było nim malować, kruszył się, pękał. Naprawdę był to przeokropny eyeliner i powiem Wam, że właśnie odłożyłam go po już, o Jezu, kilkunastu może aplikacjach, bo starałam się go używać, ale niestety się nie sprawdził. Stwierdziłam, że czas się go pozbyć i leżał. Teraz właśnie trafił do projektu Denko. Jeszcze wielkie zastrzeżenie mam do niego takie, że odbijał się na powiekach, bo już Wam mówiłam o tym, że mam opadające powieki i niestety cała kreska praktycznie odbijała mi się na górnej powiece, czyli był nie do noszenia. Kolejna rzecz do ust. Nawet nie wiem, czy to jest jakaś firma, ale też zakupiłam go w Rossmanie. Jest to taki wysuwany balsam do ust. Wydawałoby się, że fajnie, ma masełko do ust, tak, super. No, ale niestety. Zapach ma bardzo chemiczny. Wiecie co, ja Wam chyba spróbuję pokazać skład, bo to jest też bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że coś tam widzicie. Skład jest mega świetny, naprawdę. Wszystko jest chemiczne, nie ma tu nic naturalnego, żadnego ekstraktu, nawet gliceryny, żadnego pantenolu, nic z tych rzeczy kompletnie. Także nie wiem, czemu miał służyć ten kosmetyk. Był bardzo tani, z tego co pamiętam, no ale niestety, czasem trafi się tak, że kosmetyk tani jest też bardzo dobry. Tutaj kosmetyk tani okazał się tragicznym bublem i na pewno tego nie zużyję, na pewno pójdzie do wyrzucenia. Kiedy posmarujemy nim usta, o, jest super nawilżone usta, fajnie, dobra, okej. I za chwilę on z tych ust znika, nie ma kompletnie żadnego nawilżenia, kompletnie żadnej powłoczki na ustach, czegokolwiek, więc no niestety ja w takie mało nawilżane produkty, nawilżające produkty nie chcę. Nie chcę inwestować jakichkolwiek pieniędzy, także to były pieniądze wyrzucone w błoto, chociaż nie były wcale duże. No, ale nie wiem naprawdę, dlaczego ja nie spojrzałam wtedy na skład,
bo są naprawdę prześmieszne i nie ma co więcej tego komentować. To jest wielki, wielki bubel. Kolejna rzecz do ust. Jest to rzecz, która jest dosyć rozsławiona. Swego czasu wszyscy porównywali te pomadki do pomadek EOS. Niestety balsamów do ust EOS nie miałam nigdy, ale planuję cały czas, przymierzam się do zakupu. U nas kosztują one około 6 euro. I tak już powiem Wam, że raz w Rossmanie niosłam już praktycznie tego EOS-a do kasy, ale jakoś zrezygnowałam, stwierdziłam, że nie, 6 euro za balsam. No ale muszę w końcu się przemóc, zobaczyć jak te EOS-y działają na usta, czy jakkolwiek działają, czy to tylko jest zapaszek i chwila ponoszenia na ustach. Ale rozsławione były także produkty z Perfekty w polskim Rossmanie. I to jest balsam do ust 5 w 1, już Wam pokazuję. Jest to balsam Soft Lips. Jest to balsam w kształcie takiej kuleczki, też coś bardzo podobnego do EOS-a, do Balmy. Jest super, jeżeli chodzi o zapach. Jest mega super. I on miał chyba zapach owoców leśnych, z tego co pamiętam. Coś w stylu owoców leśnych. Nie pamiętam dokładnie jak się nazywa, bo oczywiście tu nie ma nawet żadnego oznaczenia, co to za zapach. Ale fajnie się spisuje. Fajnie się spisuje, jeżeli macie go w torebce, jeżeli macie czas i ochotę używać go co chwilę, bo ja niestety ostatnio wolę inwestować w produkty do ust, które bardziej nawilżają, które na dłużej są na ustach, które te usta odżywiają i wolę właśnie stosować produkty w słoiczku typu Tisane, Carmex, Blistex ewentualnie. Jednak to nie daje długotrwałego nawilżenia, jest to praktycznie wariacja zapachowa, przez chwilę wariacja smakowa. Niestety, no zjada się z tych ust, za chwilę go nie ma, nawilżenia po tym nie czujemy. Także mówię, jeżeli chcecie używać go co chwilę, nakładać na usta, bo fajnie pachnie, bo fajnie smakuje, to ok. Ale dla mnie jest to bubel, gdyż właśnie nie daje nawilżenia, a tego oczekuję od produktów do ust. I pod tym samym względem zrezygnowałam z pomadek Nivea, których kiedyś namiętnie używałam, będąc młodsza. I tutaj mam akurat Nivea Vitamin Shake i to jest żurawina z malinką. Taki pomieszany kolor, pomieszanie z poplątaniem. I podobno zawiera witaminę E, C i B5. No i powiem Wam, że fajnie. Pachnie ładnie. Ale niestety także nie nawilża. Przez chwilę mamy tylko powłoczkę smaku, zapachu, a za chwilę usta pozostają takie, jakbyśmy niczym ich wcześniej nie smarowały. Także to też według mnie pieniądze wydane bez sensu, bo te pomadki też oscylują w granicach 10 zł. Według mnie te 10 zł lepiej poświęcić na coś innego. Powiem Wam, że przez jakiś czas sprawdzał mi się Carmex w słoiczku, teraz już wolę Tisane, tylko że już też mi się kończy, będę musiała sobie zakupić kolejne pudełeczko. Także pomadki z Nivei to już niestety przeżytek i jeżeli ktoś oczekuje głębokiego nawilżenia ust, bo ma z nimi problemy, bo ma pękające usta, wysuszające się, jakieś odchodzące skórki z ust, to nie ma sensu zakupować tych pomadek. I ostatnią rzeczą, którą nie wiem, czy powinnam pokazywać, bo to jest takie, wiecie, rzecz normalna, codziennego użytku. Każdy stosuje inną i po jednym opakowaniu, tym bardziej akurat ta jest zużyta, tak wiecie, o, do połowy. Ciężko coś tam stwierdzić, jakąś recenzję wydać, ale nie chodzi mi tutaj o działanie, bo żeby zauważyć działanie pasty do zębów, według mnie powinno się naprawdę stosować ją o wiele dłużej, wiecie, kilka opakowań pod rząd tych samych, a nie jedno opakowanie, za chwilę zmieniam na inne, no to jak ja mam zobaczyć jakiekolwiek rezultaty. Ale chodzi o smak. Jezu, jak mi ta pasta nie smakuje. To jest normalnie najgorsza pasta, jaką kiedykolwiek używałam. Już jakieś typu Signal, te zwykłe, familijne takie pasty naprawdę miały lepszy smak niż ta Blenda Matte Complete Vice, czyli wybierająca. Może dla kogoś ten smak jest ok, ale dla mnie to jest bubel, mi ten smak nie pasuje i myślę, że jakichkolwiek rezultatów wybielania i tak po tej paście nie zauważę.
Także tak przedstawiały się moje wszystkie buble kosmetyczne. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się podobał, że jakieś pożyteczne opinie ode mnie uzyskaliście. Dzięki Wam bardzo za uwagę i zachęcam Was do kciuków w górę, do komentowania, komentarzy także mile widziane, jakieś Wasze opinie. Dajcie znać, czy macie któryś z tych kosmetyków i czy Wam się sprawdził. Może u Was było lepiej. Was te będę używać, na jakoś to przeboleję. Ale myślę, że jeszcze, jeżeli chodzi o te dwa kosmetyki, to ich jeszcze jakoś tam będę używać, ale reszta niestety będzie sobie stała i powędruje za jakiś czas do kosza. Także mam nadzieję, że umiliłam Wam jakoś czas. I dobra, bo już gadam głupoty. Także cześć, do zobaczenia w następnym filmiku, pa!